Kto im to zaprojektował? Nie wiem, chyba się jakiś były pracownik zemścił na nich albo coś z tym projektem. No paskudne to jest, jak to z listopadowa. Ja po prostu poddaję w wątpliwość sensowność istnienia przedniego aparatu. Ewolucja ładowania w urządzeniach mobilnych jest w ogóle dosyć zadziwiająca. Cześć, witajcie. Tak, rzeczywiście, tak jak Adam zapowiadał, mamy klęskę urodzaju po prostu. No styczeń się zaczął, tak jak mówiliśmy wam w poprzedniej tygodniówce, że styczeń będzie masakrą, no i kurczę, no jest, no. Wszyscy Jest. zapowiadają nowe rzeczy. Dzisiaj właśnie w mailach zobaczyłem, że jedna z firm zapowiada jakiś rebranding. Nie wiem, czy oni się będą teraz inaczej nazywali, czy ten rebranding będzie polegał na zmianie wizerunku marki na I z przykład. tego, co wygląda mi, bo też widziałem, to raczej chyba jest zmiana wizerunku i tego hasła przewodniego, ale wiecie co, to jest taki marketingowy bełkot, że szkoda gadać. W każdym razie dziwne rzeczy się dzieją od początku roku w branży. Dziwne aparaty fotograficzne, powtórki z rozrywki, w ogóle różne inne rzeczy. Zacznijmy od Oppo. Oppo wypuściło cztery nowe, jeżeli dobrze policzyłem, smartfony. Tak, i Zacznijmy od tableta. Reno 11 5G. Tak, Reno no nowe, 11 nie 5G nowe. to premiera w Wietnamie, z tego co widzę, tak? W Gdzieś. Wietnamie, w Malezji, w Indiach. W zasadzie, wiesz co, można powiedzieć, że jest to globalna premiera Oppo Reno 11 i Reno 11 Pro, ale nie są No, to jak specjalne przyjąć, telefony, że które znamy w Chin. jeżeli przyjąć, że globalne się teraz przesunęło na wschód, to w zasadzie tak. No, można tak powiedzieć, bo to będzie tak ze wschodu zmierzało do nas. No, wyszły z Chin, już są w Indiach, także powolutku do nas też idzie, ale o matko, nie mogę się napatrzeć na te ramki aparatów fotograficznych. Kto im to zaprojektował? Nie wiem, chyba się jakiś były pracownik zemścił na nich albo coś z tym projektem. No, paskudne to jest, jak to z listopadowa. Tak, teraz już nie będzie można powiedzieć, ja mam ten telefon rozpoznawalny z tym dziwnym aparatem. Nie, dlatego że większość aparatów w tej chwili będzie dziwnych po prostu. Ale nie, te są nie tylko, Jacek, wiesz co, dziwne, bo tak naprawdę jakbyś się przyjrzał w ten projekt, to on jest dosyć oklepany. One są po prostu zwyczajnie brzydkie, asymetryczne. Fe. Po prostu, fuj. Same założenie było dobre, dwa duże kółka w ramce, nie? No, ale później coś poszło nie Podstawka ma Dimensity 7050, tak. ma AMOLEDowy wyświetlacz, co jest fajne, Full HD pracujący, z Dragon Trailem na przodzie, także może się będzie mniej rysowało, 120 Hz odświeżaniem, bateryjka standardowo 5000 mAh, 67. słucham? 67 watów ładowanie. 57 W ładowanie i dodają ładowarkę. Jeżeli chodzi o aparaty, 50 z tyłu i to jest ten nowy LED Sony 600 Ze plus 8 stabilizatorem. do zdjęć szerokokątnych i 32 Sony aparat z przodu, megapiksele. To w zasadzie tyle. No, z tyłu Smartfon jest tygodnia. 32 jeszcze, zapomniałeś. Z tyłu jest jeszcze z teleobiektywem A 32. tak, teleobiektyw jeszcze jest. Ale Oczywiście jak naj. trochę właśnie wejdę ci w słowa, znowu odwalili kichę, bo znowu jest bez stabilizacji teleobiektyw. Akurat w przypadku tele to stabilizacja by się przydała, bo tam w szerokim kącie to pal gwint, ale przy większych przybliżeniach to każde drżenie dłoni, no to razy dwa widoczne jest na ekranie, szczególnie jak Wiesz film, co, ja nie? się boję, że to może być błąd danych po prostu, bo teraz, Może, żeby ale teleobiektyw był wiesz, bez chińskie też nie stabilizacji. miały, ale w Chinach też nie było ojsa. Także w przypadku teleobiektywu. Także Przedziwne po prostu. Może no, zapomnieli. Ja dzisiaj, tanie, widzę. by the way, ja dzisiaj robiłem honory i oni też o dziwnych rzeczach pozapominali, mimo tego, że w specyfikacjach A, są. no to swoją szosą. Ale dobra, zostawmy Chodźmy. te honory, Tak. przejdźmy do wersji Pro, która jest ciekawsza. Nie. No właśnie. Wersja Pro to jest tak naprawdę chińska podstawka w dużej mierze. Przy czym też z innym procesorem oczywiście, bo tutaj wtrynili dla odmiany Dimensity 8200 i co jest gorsze moim zdaniem, bo procesor to tam Pal 6 jest, wymienili całkiem mocny na całkiem mocny, więc luz. Natomiast gorszy jest wyświetlacz, bo o ile w Chinach mamy tą rozdziałkę, ona się chyba 1,5K nazywa, tam 2700 coś na 1240 coś, to tutaj już mamy normalne Full HD, bo w Pro jest wyświetlacz taki sam jak w podstawce tutaj, jak w Reno 11.
Więc tu jest po prostu taki mały downgrade. Minimalny downgrade zrobili z baterią. Tam jest minimalnie mniejsza pojemność niż w wersji chińskiej, ale na Wiesz co, szczęście dostarczyli 80-watowe ładowanie. ja nie wiem tutaj, nie sądzę, żeby sobie strzelali w kolano. Ten wyświetlacz wygląda na jednak inny, bo on tam i inną jasność ma, i trochę inne kolory. Także Tak, bardzo ale możliwe, działkę że to ma wzór. nie jest, znaczy jest to Dobra. downgrade, jeżeli chodzi o To okej, rozdzielczość, nie jest natomiast... identyczny, natomiast pod względem rozdziałki, no to jest identyko, tak, i odświeżania, bo w sumie pod tym kątem spojrzałem na niego. Ale tak, masz rację, te pozostałe parametry głębsze są no ciutkę lepsze niż w podstawie, ale nadal szału nie ma. Z tego co widzę, to te telefony mają nadajnik podczerwieni, co w jakiś sposób mi umknęło, i stereogłośnik, nie, i proma stereogłośniki, bo ma dwie dziurki na górze, Chroma, natomiast podstawka natomiast nie ma. podstawka, znaczy wiesz co, mam zaznaczone, że ma, ale powiem Więc szczerze, że w może tej ten chwili głowy nie słuchawkowy, dam. bo wiesz co, w tej chwili spojrzałem na render, bo przyznaję, że w newsie mi to umknęło, jak pisałem, bo no nie ukrywam, spieszyłem się, bo dzisiaj się trochę dzieje. Teraz zauważyłem, patrząc na render, że jeden ma dodatkowe dziurki na górze, drugi nie ma, ale być może jest to, jak mówisz, że oba mają stereo, z tym, że ten jeden ma dodatkowe wyloty tylko, no bo to tak naprawdę w sumie najczęściej to tak wygląda. No nie mam w tej chwili niestety jak sprawdzić na szybko. W samej specyfikacji nie ma, natomiast u nich w obrazkach zdaje się było, że Tak. głośniki W stereo. każdym razie no, cen wam nie będziemy podawać, słuchajcie, bo jest to ciutkę nonsens, o tyle, że te ceny, no, ja akurat mam z ringgitów malezyjskich przeliczane, mogę wam jeszcze na szybko przeliczyć z rupii indyjskich i wyjdzie mniej więcej podobnie, bo tak na pierwszy rzut oka wyglądało, jak na dolarowe ceny patrzyłem. No, u nas to te ceny na pewno takie nie będą, bo najdroższy model by wychodził 2140. No nie ma takiej opcji. Ja myślę, że Pro u nas tak koło trójki, jeżeli będzie, to będzie, tylko się zastanawiam po co. Jest No, ładna nie. ta wersja, zresztą ja już mówiłem kiedyś, że mi się podobają te takie, co wyglądają jakby było z masy perłowej. W wersji Pro jest również właśnie taki. Tak, zielony jest taki, znowu w takie ciapki. No też ładne, ale no, ta ramka aparatu po prostu całe wrażenie psuje, totalnie. Tego się No nie da. to prawda. Druga premiera No. Oppo to jest seria Find X7. I tutaj też mamy dwa smartfony, przedziwne zupełnie, bo jest Find X7 i Find X7 Ultra. No bo żeby nie był pro. Nie ma Pro, nie ma Pro Plusów, nie ma żadnych takich, tylko właśnie jest Ultra. Uprościli temat. Co do wyglądu telefonów, tak na szybko nie jest źle, bo są wersje takie z wegańską skórką, dwukolorowe, no jest też czarna, ale wiecie co, jak sobie przypomnę tego dawnego Finda z gładkim tyłem, gdzie się po prostu obudowa rozsuwała i ukazywał się aparat, i tak się zastanawiam, co poszło nie tak, jak patrzę na te nowe telefony. No dobra, są ładniejsze od Renault, ale no ta wyspa Nie, aparatu. no nadal jakby spodek postawić na Kurczę. smartfonie. Kurczę, jak No. można coś takiego zrobić, no. No można, no w dodatku te obiektywy są tak porozrzucane, że znowu jest asymetria. Żeby było symetrycznie, to przywalili tam logo Hasselblada, że niby oczywiście Hasselblad tym palcem maczał. No dobra, może i maczał. Ale no mówię, przypominam sobie te dawne modele Oppo, które po prostu zwalały z nóg swoim designem. Czy nawet te pierwsze Renault. Czy mówię, wspomniany już Find X. No to były telefony, które robiły wow. A te po prostu są. Tym bardziej, że to nie jest konieczność technologiczna. To nie jest tak, że nie ma tych wszystkich rzeczy, gdzie zmieścić, jeżeli się nie walnie takiego designu wyspy z aparatami. Naprawdę. Kontynent, nie wyspa. BBK udowodniło i Vivo, i Oppo, że naprawdę można Potrafią. robić bardzo ładne smartfony, a to jest robienie nowości na siłę. Tak, my narzekamy czasami na to, że design jest powtarzalny, także, ale z No. drugiej strony zawsze mówimy, że ładny design. No. Powtarzalny, to nie jest naprawdę nic złego. No. Asus Samsunga, tak? Wszystkie Samsungi na jedno kopyto, ale ten design jest dosyć udany w miarę. No też nie jakoś szczególnie mnie porywa, ale jest dość udany. A tu każdy telefon w dodatku w inną stronę, nie? Nie ma tak, że. Powiem szczerze, wolałem stare Vivo czy Renault niż nowe Samsungi, Panie, no ale to już, jeżeli nie, chodzi no o design. to nie, no to nie porównujmy naprawdę krowich placków z pizzą, no. Dawniej te telefony wyglądały, robiły wow, teraz po prostu, no niczego nie robią moim zdaniem, no, no nie, W nie ma podstawce tak. Dimensity 9300, 5000 znowu standardowe bateria, tym razem ładowana 100-watową ładowarką, która też w zestawie jest, przynajmniej tam na Dalekim Wschodzie. Nie, czekaj.
Te były w Chinach, czy one nie były w Chinach, Chinach? W Chinach były, oczywiście, tak, że w mój Chinach. drogi. I do nas na bank nie trafią. Znów, myślę. AMOLEDowe wyświetlacze również 6,78 w podstawce, 4,5 tysiąca nitów w piku jasności, w piku, pamiętajcie, w piku. To jest tak, że ta jasność tak mrygnie, że nawet nie zauważycie te 4,5 tysiąca. To wiesz, jak średnia płaca brutto, no. Victus 2 na wyświetlacze, co też się liczy na plus. I tutaj mamy od cholery konfiguracji tej podstawki, jeżeli chodzi o pamięci, bo jest od 256 przez 512 do 1 tera. I tak samo, jeżeli chodzi o RAM, jest 12 albo 16, czyli znowu prawie top-topów, bo oczywiście są smartfony, które mają 20 i ponad, ale to No, nie mi się tutaj. dla szczegółów to wyraźnie nie. 50, dwie 50 z tyłu, jedna do aparat główny, druga do zdjęć szerokokątnych, 64 teleobiektyw z trzykrotnym powiększeniem, bezstratnym teoretycznie, przynajmniej tak twierdzą, 32 megapiksele z przodu z autofokusem, te 32 megapiksele. Tak, i co ważne, tutaj już w teleobiektywie jest stabilizacja, podobnie zresztą jak w aparacie głównym. Także ten, a szeroki kąt do tego jeszcze robi za aparat makro, co też bardzo szanuję, bo po chorobę kłaść jeszcze dwójeczkę, mogli wsadzić tam dwójeczkę, prawda, do zachowania symetrii, tylko to by był nonsens, skoro mamy dużo przyzwoitszy 50-megowy aparat do tego, nie? I Jeszcze X7 nie. Ultra z kolei w podstawce tego nie zauważyłem, w specyfikacji, natomiast tutaj ta zmiana częstotliwości jest płynna, jest ten wyświetlacz LTPO, bo bateryjka jest taka sama, ładowanie takie samo duże, jest bezprzewodowe ładowanie 50-watowe, co jest warte uwagi. Snapdragon 8 trzeciej generacji, co też jest bardzo fajne. Rozdzielczość wyświetlacza 1440 na 368 i też Victus 2 120 Hz odświeżanie. Trochę mniej jest konfiguracji pamięci, zdaje się, chociaż dziwne to jest, powiem szczerze, ale nie Jest. znalazłem. Nie, no Nie są znal trzy. no właśnie, nie znalazłem jeden teraz, zdaje się. No bo nie ma jeden tera, co jest poniekąd zaskakujące, No ale jak właśnie. sobie popatrzyłem na cenę, to chyba im zależało, żeby się zmieścić pod pułapem 1000 dolców. Może. Bowiem topowa Ultra 16512 wychodzi akurat 990 dolków, jak przeliczymy z juanem. I możliwe tu jest ten sekret, dlaczego nie dali tego jednego tera, bo by przebili 1000 dolarów, co by było źle wyglądało. No i tutaj jest trochę inaczej z aparatami fotograficznymi. O ile konfiguracja aparatów się powtarza, o tyle są to inne aparaty. Są 3,50 z tyłu. Przepraszam, 3,50 czy 4? Tak. No 4. czekaj, już patrzę, cztery, już mówię. 4, 4, Cztery, dlatego że są główny. dwa do zdjęć tele, jedna do Tak, szerokokątnych. tak, tak, tak jak mówisz. I to jest w ogóle ciekawy telefon, bo słuchajcie, ma nie dość, że ma dwa peryskopowe obiektywy, cztery 50-megapikselowe matryce, to jeszcze trzy mają optyczną stabilizację obrazu. No to już wiecie, dlaczego ta ramka aparatu wygląda tak paskudnie, jak wygląda. Po prostu napchali tam tego dobra, naprawdę nie poskąpili i fotograficznie ten telefon na pewno będzie mocarzem. No, nagrody za design bym mu nie dał, ale chętnie bym wypróbował, jak robi zdjęcia, bo tu się zapowiada dobrze. Bo znowu, główna jest ta matryca LED 900 Sonego z OIS-em. Później mamy szeroki kąt 123 stopnie, czyli też całkiem fajny. I również oczywiście jest autofokus i opcja robienia szerokim kątem zdjęć makro. Następnie Autofokus, z mamy. tego co widzę, to w ogóle wszystkie aparaty mają Tak, tutaj. no ale Łącznie z czasem wiesz. szerokokątnym i przednim. Tak, masz rację, natomiast wspominam o tym, bo szeroki kąt często autofokusa nie ma. Pierwszy tele to jest taki, nazwijmy to portretówka, trzy razy przybliża. Natomiast drugi tele. To już robi sześciokrotne przybliżenie, czyli ma ogniskową, tu podali 135 ekwiwalentnie. No i tak jak powiedziałem, oba tele mają stabilizację, główny ma stabilizację, bez stabilizacji jest tylko szerokokątny, no ale z drugiej strony po cóż mu stabilizacja, nie? No i Ja z przodu. tutaj to sześciokrotne przybliżenie brałbym z taką pewną dozą No nieufności, nie. dlatego że ono prawdopodobnie jest jednak mimo wszystko hybrydowe. Może dorabiane, natomiast oni to Bo wyraźnie rozdzielili, bo to cyfrowe podali osobno, tam widziałem, to więc. nie jest ani wielka matryca i nagle nie nastąpił przełom w optyce, w związku z tym to jest prawdopodobnie przybliżenie hybrydowe, podobnie jak i to trzykrotne może być hybrydowym.
Może tak być, że ten ma 3, a tamten ma 1,5 albo 2 razy. Albo to 6 razy to jest dmuchnięte z Znaczy, piątki, to też z takiej piątki trochę naciąganej, ja także było, wiesz, diabli wiedzą, co zrobili, ale podają, że jest sześciokrotna rzeczywiście może czas. być zoom, może być jeszcze, wiesz, połączenie z zoomem matrycowym. W końcu z 50 jest co wycinać, nie? No tak. I To jest wiecie co? po prostu takie naginanie rzeczywistości, że się w głowie nie Ale mieści. na to, Jacek, na to nic nie poradzimy. My róbmy swoje, producent swoje, my Znaczy swoje. ja mogę podać w danych po prostu to, co podaje producent w Dokładnie. danych. No Nie przecież nie sprawdzisz wymyślę, tego jaka fizycznie. tam jest Musiałbyś. technologia i co No producent robi. dokładnie. Czy oni Musiałbyś wycinają zrobić z matrycy i do tego zoom. dorzucają rzeczywiście dobre obiektywy i No nie peryskopa, czy... inaczej. Możemy domniemywać, nie jesteśmy w stanie wam tego powiedzieć. Po prostu sobie, bo byśmy nie dość, że musieli ten telefon zabrać do jakiegoś laboratorium i wszystko pomierzyć i też nie wiadomo, co by nam wyszło. Co do cen, tak jak Jacek powiedział, wersji od czapy i jeszcze trochę. Zajrzyjcie sobie w link. Ja tylko powiem, że od podstawowego Findexa najtańszego za 2160 topowy model kosztuje 3700 coś, przeliczając z juanów, czyli bez podatków Unii i tak dalej. No u nas to by, myślę, że ten top to by spokojnie tak pod piątkę podjechał, jak mordę strzelił. Także no i myślę, że Oppo nie ma nawet najmniejszego zamiaru tego do nas wprowadzać. Zostańmy jeszcze chwilkę przy BBK, ale przejdźmy do Vivo. No czekaj, Jacku, sekundę, jeszcze słowo Oppo pozwól. Bo jeszcze Tak. jedna rzecz, która pewnie do nas dojdzie. Objawił się, słuchajcie, tablet Oppo Pad Neo. Jest to nic innego jak Oppo Pater 2 znany z Chin. On dokładnie również też w Malezji i w Indiach zadebiutował z tymi Renówkami nowymi. I tak samo zresztą było wcześniej, on mniej więcej w Chinach się pojawił też z tamtymi Renówkami chińskimi. Tyle, że tym razem no, nie zrobi żadnego downgrade'u, jest to jeden do jednego, tylko że z nową nazwą. To tak dla porządku zaznaczam, że u nas pewnie będzie Oppo Pad Neo, o ile w ogóle będzie. No i dobra, bierzmy się za to Vivo, bo Vivo też na rozrabiało. Znaczy, Vivo na szybko, jeżeli chodzi o. Bo ja jeszcze jakby nie. Tak powiem, chciałem wspomnieć o takiej pierdółce Vivo, która wyszła No w proszę. Indiach i to jest Vivo Y28, ale 5G. Niski numerek i dziwna specyfikacja jest Dimensity 6020 IPS-owy wyświetlacz, tylko w HD pracujący. Całkiem niezły procesor, no. 50 megapikseli z tyłu plus dwójka z przodu ósemka, także nic genialnego. Podobnie jest z pamięciami, tam jest sporo konfiguracji RAM, bo 4,6,8, ale do 128 flesza, ale są karty, jest IP54, także no niby nie jest źle, ale jest to taniutki smartfon, który chyba ma szansę również u nas się pojawić w tej najtańszej ofercie. Mówimy u nas w Europie, no bo w Polsce Vivo nie ma. U nas w Europie, tak, u nas w Europie. W Indiach ten telefon od 670 po 813 zł, przy czym od razu mówię, no 428 to ja bym radził sobie odpuścić, jakby komuś przyszło do głowy go sprowadzać, aczkolwiek jest tak mało porywający, że chyba nikt go nie będzie chciał sprowadzać z Indii czy skądkolwiek bądź. Też mi się zdaje, że u nas jest wystarczająco duży wybór smartfonów, żeby się tym jeszcze przejmować. Grzejemy dalej, bo dużo się działo. Asus ROG Phone 8 w dwóch egzemplarzach, też premiery dosyć długo oczekiwane przez zwolenników marki, których może nie ma bardzo dużo, ale jednak nadal jeszcze są. Adaś napisał fajnego newsa o tych smartfonach, bo są to rzeczywiście takie smartfony, które rzadko się na rynku pojawiają. W Tak, tej to chwili. tak wszyscy wieszczą, że gamingowe smartfony wymarły i coś w tym, słuchajcie, jest, bo tegoroczne Asusy są, no nie chcę powiedzieć mało gamingowe, ale nie są takie jak typowy, jak sobie wyobrażamy smartfony gamingowe. Kupa świecidełek, kupa bajerów różnych, przyczłapów, dodatkowych gniazdek, wszystkich pierdół. No jest dodatkowe gniazdko, ale umówmy się, że to akurat nawet na co dzień się może przydać. Natomiast zrobili upgrade fotograficzny, no bo zwykle telefony gamingowe mają aparaty takie, no dobra, przyjmijmy, że średniopółkowe co najwyżej. Tutaj zrobili to w miarę dobrze. Nie ma jakichś wodotrysków w stylu tam, nie wiem, ładowania 200-watowego czy tam czegoś takiego. Oczywiście jest Snapdragon 8 trzeciej generacji, bo nie mogło być inaczej. Szybkie pamięci, jest oczywiście tam chłodzenie, prawda? Ale na przykład bateria zwyczajna 5000 ze zwyczajnym 65-watowym ładowaniem i 15-watową indukcją. Tak, tylko to 65-watowe ładowanie, od razu wam mówię, gdybyście zakupy robili w Indiach, to tam dostaniecie 30 watów.
No, ale to kwestia certyfikacji. U nas jest normalnie, no bo polska dystrybucja jak najbardziej jest. Aparat, co prawda zwyczajny, bo to jest EMX 890, bardzo dobrze znany, z tym, że tutaj dostał coś, co się nazywa Hybrid Gimbal Stabilizer, czyli jakaś taki rodzaj gimbalowej stabilizacji. Do tego mamy trzynasteczkę szerokokątną. I teleobiektyw również ze stabilizacją zwyczajną, ale optyczną, z trzykrotnym przybliżeniem, czyli całkiem niebiednie. Nie wiem, o co chodzi z tym gimbalem, bo Asus najwyraźniej zapomniał przysłać mi ten telefon, a teraz to już mnie to średnio interesuje. W każdym razie tu z aparatem też jest ciekawostka, bo w niektórych modelach, w niektórych rynkach, przepraszam, na niektórych rynkach. Zamiast aparatu z tym teleobiektywem będzie aparacik do makro tam pchany, ale to nie u nas, także spoko. No tak, no i jeżeli chodzi o wersję Pro, No w no zasadzie to się różni minimalnie, no. w zasadzie jest identyczny procesor, jest chyba Wszystko trochę jest inna identyczne. bateria, dobrze pamiętam, że jest bateria inna? Nie, nie, Jacku, pamięci Nie, są. 5500 jest w obu rzeczywiście. No, różni się tym, że jeden ma świecidełko po prostu na pleckach takie, no ale delikatne, umówmy się, a drugi w miejsce świecidełka ma coś na kształt ekranu pomocniczego, ale ja bym to nazwał diodą powiadomień po prostu. Czyli w zasadzie są różne pamięci i to tyle. No tak, i pamięci są różne, no bo podstawkę wiadomo, kupicie tam 16512, a dobrze mówię? Tak. A Pro jest tam nawet 20, po 24 plus 1 tera, także no na tym w sumie są różnice, tak? Natomiast pod względem technicznym, no i ja o jednej rzeczy właśnie jeszcze nie powiedziałem, bo tak zacząłem wam gderać o tym, że to jest tak bardziej codzienny telefon niż gamingowy, no tak jak w codziennym telefonie zrobi dziurkę w wyświetlaczu na aparat do selfie. Aparat przyzwoity, 32-megowy. Samemu wyświetlaczu też nic nie można zarzucić, bo to jest LTPO z częstotliwością aż po 165 Hz, jasnością aż po 2500 nitów, więc sam ekran jest spoko, ale wiecie, no akurat dla graczy wydaje mi się, że dziurka w ekranie to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, a Chińczycy pokazali, jak należy to zrobić. Nie będę mówił o marce, ale możecie się domyśleć, jak dobrze poszukacie, to znajdziecie. No, I to jest już mówiliśmy ekran dzisiaj do o ekranu. Chińczykach. No, no tak, Ale no. w każdym razie dla graczy ta dziurka w ekranie, no nie wiem, nie jestem graczem, więc się może nie będę jakoś tam drastycznie wypowiadał, ale wydaje mi się, że mnie by przeszkadzała, wolałbym wyświetlacz bez dziurki, no, ale. Znaczy, jak się robi smartfona gamingowego, to ja podejrzewam, że naprawdę są co najmniej dwa wyjścia. Jedno sprawdzone do tej pory wielokrotnie, czyli zrobienie aparatu w ramce. Tak, ramka może być wtedy troszeczkę grubsza, chociaż też nie musi. No dobrze, ale właśnie nie Wystarczy chodzi ramka, zrezygnować z bo. ogromnego aparatu. Natomiast można zrobić pod ekranem. No można, jeżeli ktoś lubi pod ekranem, można pod Można ekranem. zrobić pod ekranem, można wąską ramkę, a tak naprawdę w telefonie dla graczy, który często trzymamy horyzontalnie, to ta ramka nawet mogłaby być. Ona tam nie jest głupia, szczególnie, że wtedy można upchnąć dwa frontowe głośniki stereo jeszcze do kompletu. O. Ja nie rozumiem, powiem szczerze, nadal, mimo tego, że tyle lat w branży siedzę, nie rozumiem przedniego aparatu. Jedyny powód dla przedniego To ty nie aparatu, który rozumiesz, ja potrafię rozumiem. znaleźć, nie, spoko. Ja jedyny powód dla przedniego aparatu, jaki jestem w stanie znaleźć, to jest to, że zawsze na ciebie musi się gapić aparat, jak masz smartfon wyciągnięty, czy O, tylny, no, czy przedni. wiesz co, wisi mi to. No niech se popatrzy, no co takiego zobaczy ten aparat, będzie Wiesz jak ktoś co? to Ale to wyliczy. nie o to chodzi. Ja mówię o No kwestiach wiem. motywacji, dlatego że Ja rozumiem, no ale Jacek, większość ludzi, których ulicą, znam, po prostu się tym nie posługuje. ale Ja nie, rozumiem, że ta koniecznie. większość, która mówi w internecie, musi mieć taki Musi aparat. mieć aparat, bo wszyscy Ale sobie robią selfie, ja pierdykam, ja tak samo robię sobie selfie i potrafię żyć z przednim aparatem. nie, no ja tu rozumiem, że ktoś potrafi żyć z przednim aparatem. Ja po prostu poddaję w wątpliwość sensowność istnienia przedniego aparatu. Tym bardziej, że też technologia poszła już na tyle i udowodniła, i też Chińczyki wymyślili, że można mieć z tyłu maciupeńki wyświetlacz, który ci pokaże mniej więcej, jak będziesz na tym Można, selfie wyglądał. można, o, I ale też zrobić będzie. znacznie lepszym aparatem zdjęcie Ale niż kurczę, dzisiaj. przecież wspomniany Asus już miał coś takiego, że miał jeden aparat z tyłu, który się odchylał i robił zdjęcia przodem, nie?
Były No ja te wspomniałem o dwóch rozwiązaniach tylko, bo wspomniałem o rozwiązaniu o przednim aparacie na ramce i przednim aparacie pod ekranem, A ale warto jeszcze. sobie przypomnieć jeszcze, że były mechaniczne aparaty wysuwane z ramki po prostu, tak No z tak, oligopolu. no tylko się psuły, więc z tego zrezygnowali, a poza tym na pewno, nawet jeżeli się nie psuły, to były w opór drogie w produkcji i myślę, że to dlatego z nich zrezygnowano, a powiedzieli, że zrezygnowano, bo sprawiają kłopoty, no bo tak było lepiej komercyjnie to wyglądało, nie? Huawei Enjoy 70 Pro, premiera w Chinach, mało ciekawa, Snapdragon 680, wielka wyspa z aparatami fotograficznymi, diabli wiedzą po co tam jest, co prawda 108 megapikseli, ale do tych I 108 tylko. I megapikseli tyle. dorzucili dwójkę i już. A placek tam jest taki, jakby było nie wiadomo co, powiem szczerze. Tak, bardzo mi się podoba twoje stwierdzenie. Dorzucili dwójkę. Kto wie, to wie, o co chodzi. No. Jest To jest jest dwójka. IPS-owy wyświetlacz 6 i 7, też nic ciekawego tak naprawdę. Snapdragon 128, 256 plus 8. Nie, no telefon w sumie jest Opa. niebrzydki, może inaczej. Ja zresztą tak o nim napisałem. Wygląda na droższy niż faktycznie jest. Bo jest i złote tam obramóweczki wokół aparatu. No taki jest, no taki wygląd troszeczkę premium. Pewnie jak weźmiemy to w ręce, to już ten czar pryska, ale no z daleka, a przynajmniej na renderach wygląda to całkiem dobrze, a jest tanioszką, bo tam w najdroższym razie kosztuje 1000 zł niecałe. Tak, to znaczy, umówmy się, że ta wyspa z aparatami jest kompletnie niepotrzebna, No, ale design nie jest bardzo zły. No. nie, Ten no wolę placek coś jest. takiego niż to, co Oppo zrobiło. No. No tak, ja się tutaj akurat z tym zgodzę. Dzisiaj zadebiutowały za to również od strony chińskiej Magiki, Honor Magic 6 i Honor Oraj. Magic 6 Pro. I tam To też było. mamy dziwne aparaty, dziwną wyspę. No dziwno, taka wiesz co mi się kojarzy z kopertą, kurczę, moja babcia miała taki radziecki zegarek kiedyś, no takim kształcie. No ta ramka jest taka kwadratowo okrągła, ale też no nie mogę powiedzieć, żeby to było brzydkie. To jest nawet całkiem ładne. Znaczy jest zaskakujące, ja też się nie upieram, że jest brzydkie, jest dziwne, powiem Jest szczerze. dziwne, tak. I tu się z tym zgodzę, mówię. Ja mam skojarzenie z takim kurczę ruskim zegarkiem Sława, czy jakoś tak. No i wypuścili też w zasadzie smartfony flagowe ze Snapdragonem w 8 trzeciej generacji, bateryjką prawie 5500, z szybkim ładowaniem 66-watowym jest wersja podstawowa, a 50-watowym bezprzewodowym, także jest całkiem fajnie. Wyświetlacz LTPO AMOLEDowy do 120 Hz, 5000 nitów w piku, 1264 na 2800 rozdzielczość. Konfiguracje pamięci 256, 512 i 12 albo 16 GB RAM-u. I z aparatami też mamy także, jakby Chińczycy zauważyli potrzebę dorzucania tele, w związku z tym poza 50 główną mamy 32 megapiksele tele, do tego dodatkowa 50 do zdjęć szerokokątnych i z przodu jest również 50 w wersji podstawowej. Jest autofokus chyba we wszystkich aparatach. Jest laserowy ten autofokus prawdopodobnie, chociaż żeby Tak znaleźć w wygląda. specyfikacji ten szczegół, że on jest laserowy, to po prostu klękajcie narody. Smartfon i w wersji podstawowej, i w wersji Pro jest niebrzydki. One się jednak troszeczkę różnią, bo wersja Pro ma z kolei większy wyświetlacz 6 i 8, to też jest LTPO i o podobnej rozdzielczości troszeczkę się różni. Jest 1280 na 2800. I tutaj poza wersjami pamięci innymi nieco mamy też do 1 tera i do 16 GB RAM-u. Mamy inne aparaty, bo jest 50 podstawowa, 108 megapikseli tele, 50 szerokokątna, tak jak w podstawce, i 50 z przodu, ale tym razem towarzyszy jej dodatkowy aparacik do badania głębi ostrości, tak. Time of light jest, no, po prostu Tak. dorzucony w funkcji. No, z takich pierdółek, ale dość istotnych. Seria Honor Magic 6 jest też odporna na wodę, bo ma IP68. To też jest To fajne. znaczy na pewno w wersji Pro, a w wersji podstawowej też znalazłeś, że jest? Boję się, że tak. Wiesz co, akurat przykro mi, akurat tutaj tym zajmował się Maciej, więc. Wydaje mi się, że w podstawce nie widziałem IP68, w No to Pro jest na do pewno. Tutaj weryfikacji. jestem To w jest stanie na dać bank. głowę. Tak. No będę musiał to sprawdzić. Maciek napisał, że w obu, ale to jeszcze sprawdźmy w takim razie
Ale wydaje mi się, że Maciek raczej się nie myli w tej materii, także. Spoko, spoko. Nie, Gdzieś i musiał zobaczyć. tutaj jest ładowanie troszeczkę szybsze, bo jest 8, czy szybsze, mocniejsze jest 80-watowe ładowanie i 66 z kolei bezprzewodowe. Tak Także i jest. jedno, i drugie. Ładowarki oczywiście załączają, chociaż właściwie No, mówienie oczywiście nie ma sensu. Słuchajcie, w tej chwili z jeszcze nie ładowarkami mamy. niestety jest tak, że na każdym rynku może być inaczej. To tutaj Dokładnie. w grę wchodzą i certyfikacje, i względy oszczędnościowe. W związku z tym za każdym razem, jak kupujecie smartfona, sprawdzajcie, czy ma ładowarkę, ponieważ ładowarki bywają ostatnio opcjonalne. Wiecie co, no, leży przede mną pudełko i ja widzę, że ono nie wygląda. Ja wam nie mogę go jeszcze pokazać, broń Panie Boże, ale jeden z tych modeli ma pudełko, które nie wskazuje, aby była w środku ładowarka. No, przynajmniej w wersji europejskiej. No, ja mam wersję europejską. Ale to, tak jak mówię, do ustalenia TBA premiera dopiero 27 stycznia. W każdym razie trudno powiedzieć. Może nie być ładowarek, nie bądźcie w każdym razie tym faktem zdziwieni. Może tak powiem. Co jeszcze można powiedzieć? Nie wiem, czy padło to, bo w sumie Jacek dużo opowiadał o telefonach, że Pro ma dodatkowy aparat jeszcze z przodu. I co za tym idzie, szerszą dziurkę. Zamiast otworka ma takie jajeczko. Ale to tam Tak, szczerze. mówiłem, tam jest time of flight, oni piszą, że to jest Portret. badający głębię ostrości, ale jest time of flight, w związku z tym przyda się również do No jest na pewno lepsze identyfikacji twarzy. rozpoznawanie ryja, dokładnie. No. Smartfony wyglądają niebrzydko, nie ma informacji o tym, czy i kiedy ewentualnie będą u nas, a Honor nie podaje częstotliwości, No chociaż tam też. jest Snapdragon 8, on ma naprawdę uniwersalnie, jeżeli mu się nie wyblokuje. Będzie działało u nas bez żadnego problemu, jeżeli Oczywiście. znaczy u nas w Europie, u nas w Polsce, jeżeli będą sprzedawali, to będzie to działać. I wiecie co, to jeszcze na szybko powiem wam, jak już jesteśmy przy Honorze, to zamęczmy tego Honora biednego do końca. Będzie też model Magic 6 Lite, który już znamy z Chin, bo on już w Chinach jest od jakiegoś czasu. No już wiadomo, że będzie w Europie, bo pojawił się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji póki co, więc myślę, że do nas to jest tylko kwestia czasu, aż dotrze. 400 euro kosztuje, czyli tam myślę, że pod 3700, 3900 będzie najwyżej u nas. Jeszcze nie wiadomo, jaka pamięć u nas będzie. Znaczy, w sumie chyba wiem, ale nie chce mi się nawet podejść i sprawdzać. Zresztą i tak bym wam nie mógł powiedzieć. No i co w nie. A, w Wielkiej Brytanii, moi drodzy. W Wielkiej Brytanii można do tego telefonu dostać tablet Honor Pad X8, a ładowarkę dokupić osobno. Natomiast niemiecki sklep oferuje ładowarkę za 1 euro, jak kupujesz smartfon, i 50 euro na dalsze zakupy u tegoż producenta i darmowe słuchawki. We Francji darmowe słuchawki, smartwatch i opaska ze zniżką 20 euro. Co będzie u nas? No dzisiaj wam nie powiem, bo sam nie wiem. W każdym razie Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi twierdzą, że specyfikacja jest dokładnie taka sama jak w wersji chińskiej. No i tyle. Tak, tutaj tak mniej więcej powinno wyglądać. Honor wyrzuca w tej chwili Tak, smartfony, no oczywiście. słuchajcie, no dotrze do nas, ale moi drodzy, no co ja wam powiem, no korci mnie, żeby zapytać Honora przedstawicieli, dlaczego cały czas jest tylko w Orange, bo to jest nonsens. No i tyle, no kiedy będą u nas, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie pod koniec stycznia, jak już jesteśmy w Polsce, ale to tylko tak akcentuję na szybciutko, bo po prostu przez sentyment Motorola Moto G34 pojawiła się na polskim rynku. Na szczęście w wersji z mądrzejszą pamięcią, czyli 8128 za 800 zł. Nic wyszukanego, nic szczególnie pięknego, ale też z drugiej strony nic szczególnie brzydkiego i nic szczególnie złego. Od taki przeciętny średniaczek z tych tańszych. Tyle w zasadzie. Dwie premiery Samsunga, O, smartfon i tak. tablet. Smartfon to jest kontynuacja linii X-Cover, tym No, razem z tablet numerkiem też. 7. Smartfon ze wszystkimi standardowymi odpornościami, czyli ma IP68, ma military standard, chyba w wersji high, jeżeli nawet dobrze pamiętam. Tak. To prawda. Dali Dimensity 6100 z plusikiem, jeżeli chodzi o procesor, to on jest taktowany 2,2 GHz. Bateryjka nieco ponad 4000 mAh, znaczy podają 4050. Ale można ją wytargać bez narzędzi.
i No płot. tak. To jest rzeczywiście na plus możliwość wymiany baterii. Zawsze na plus, pod warunkiem, że daje się w miarę tanią baterię kupić. Tutaj tego nie przewiduję. 6,6 wyświetlacz Full HD pracujący i z Victusem na wierzchu przy 60 Hz standardowych. Obsługa dwóch kart, ale jedna z tych kart to jest eSIM, przynajmniej taką znalazłem informację w Tak jest. specyfikacjach Samsunga. Jedna konfiguracja pamięci 128 plus 6, możliwość rozszerzenia kartami. No i aparacik z tyłu 50-megapikselowy, z przodu piątka. Samsung swoim zwyczajem w komunikacie prasowym zapomniał po ocenie, ale tutaj Czesi przyszli z pomocą, za co lubimy Czechów. Podali cenę niecałe 9000 koron czeskich, czyli 1590 zł wychodzi w Czechach, więc u nas myślę, że 1599 będzie cena na półce. Jak Proste. ktoś chce Xcovera, to kupi Xcovera. Jak ktoś chce Tafona, to się rozejrzy na rynku i zobaczy, co To ma ewentualnie tyle jeszcze. propozycji. A propos, ale to za chwilę. A propos, powiem o czymś, ale to za momencik jeszcze, bo jeszcze mamy do przewalenia tablet Samsunga wytrzymały. Galaxy Tab Active 5, czyli też kontynuator linii urządzeń wytrzymałych. I podobnie jak tamten telefon, nie wyszukana specyfikacja, ale solidna obudowa plus rysik w obudowie. Wszystko oczywiście znowu wodoszczelne. Tutaj, kurde, bateria boli. No bateria boli, to jest 8 cali i bateria 5000 mAh. No ludzie, no. Kto robi coś takiego? Ale też można ją baterię wyjąć i w dodatku, jak macie odpowiednio mocną ładowarkę podpiętą, to ten tablet może chodzić bez baterii. Tylko tam, no oczywiście, musi być ta mocniejsza ładowarka. No to taka ciekawostka przyrodnicza, pewnie chodzi o to, że można wyjąć baterię bez wyłączania tabletu, na kabelku sobie wsadzić drugą baterię i działać dalej. I może dlatego ta bateria jest taka mała, nie wiem. Widocznie tak wyszło Samsungowi, że będzie taniej, a może lud tego chce, nie wiem. Ewolucja ładowania w urządzeniach mobilnych jest w ogóle dosyć zadziwiająca. Najpierw dobiliśmy do pewnej ściany, jeżeli chodzi o stosunek pojemności do, znaczy objętości baterii, do mocy baterii. Później się okazało, że to zrobimy coś fajnego, zrobimy szybkie ładowanie. Zrobiono szybkie ładowanie, coraz szybsze i coraz szybsze. Potem się okazało, jak jest szybkie ładowanie i można szybko ładować, to może baterie mogą być mniejsze. No to zrobiono mniejsze baterie. A I tak później wymyślono, kurde, to strasznie drogie wszystko jest, zabierzmy ludziom ładowarki. No to zabrali ładowarki. Samsung w tym tablecie proponuje w tej chwili ładowanie bezpośrednio z ładowarki, co w ogóle zaprzecza jakiejkolwiek filozofii urządzenia mobilnego, umówmy się, chociaż jest fajnym featurem. I daje do tego baterię 5000 mAh, mimo tego, że jest 8 cali. Kurde, ludzie, po prostu tam siedzą geniusze marketingowi. Sprzedacie ten tablet po prostu w tylu egzemplarzach, że z szoku zaczniecie produkować chyba same takie tablety. W ogóle zostawcie w cholerę smartfony. Same takie tablety. Zarąbiste. IP68, świetny rysik i bateria 5000 mAh przy 8 calach. Jedzie. Dobra, ale przynajmniej można tym rzucać, no. No tak, da się rzeczywiście, może kogoś trafić, z tym, że też trzeba uważać, lepiej być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej, zanim się rzuci takim tabletem. No, dobrze. Ważny tablet, bateria, chrzanić. AI, powtarzaj za mną. Dobra, Dobra, stop. ruszmy dalej. Poco X6, Poco X6 Pro i Poco M6 Pro. No, i tu już są konkrety, bo słuchajcie, Poco jak to Poco ma być tanio i jest tanio i w zasadzie tyle jest tanio i przyzwoicie, no. Nie są to jakieś super, duper, hiper wydumane telefony, ale też nie są złe. Pro jest oczywiście, wiadomo, najciekawszy. MediaTek 8300 Ultra, pamięci te szybkie dali, bateria 5,5, 90-watowe ładowanie, ładowarka w zestawie, wyświetlacz o fajnej rozdzielczości, o wysokiej jasności, 12-bitowe kolory, też nie ma na co narzekać, 120-hercowe odświeżanie, Dolby Vision, bla, 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 wiadomo. 16 do selfie, z tyłu 64 mega, ale ze stabilizacją i szerokim kątem ośmiomegowym, do tego wtrynili makro, no bo ma być tanio. Słuchajcie, cenowo fajnie, bo 8256 i 12512 do wyboru za 1800 i 1900 zł. Nie powiem, żeby to było coś złego.
Ja mam tylko jedno pytanie w tej kwestii, mianowicie dlaczego Xiaomi zdecydowało się w Europie czy w Polsce sprzedawać serię Note 13 z okrojonymi specyfikacjami? Cicho. Bo zarówno X6, jak i X6 Pro to jest podzwodne serii Note 13 w Chinach. Tak, no, no Tylko tak. dostaliśmy gorsze ładowanie, gorszy aparat Ale czekaj, fotograficzny. ale pan poczeka tydzień. W przyszłym tygodniu będą te. Nie w przyszłym, wróć. Tu, przepraszam, 25 będą Redmiki u nas, także zobaczymy. Nie, ja a propos tych smartfonów nie mam nic do nich. Po O, prostu znowu dokładnie. uderza mi mnie, Tanie że kurczę, telefony. w Chinach są Aj, całkiem dbaj fajne pan. urządzenia, a u nas i taniej. Natomiast u nas są mniej fajne urządzenia i drożej. No bo u nas wszystko jest droższe, ale słuchajcie, no jeszcze jest Poco X6 ze Snapdragonem 7S, baterią trochę mniejszą, bo 5100, ale no nadal to jest trochę więcej niż 5. Jest AMOLEDzik. 16 jest do tego, do selfiaków. Jest nadajnik podczerwieni, podobnie zresztą jak w tamtym proje, są głośniczki stereo. Mamy w Polsce, u nas jest jedna wersja pamięci 12 256 za półtora klocka. No fajnie. I ja mówię, no cenowo te telefony mnie się bardzo podobają, bo w miarę dużo telefonu za w miarę znośne pieniądze. No. Jeszcze jest MK jest najtańsza. MK kosztuje u nas tysiaczek 1100 i 1300 odpowiednio, oczywiście bez złotówki. MediaTek Helio G99 tam siedzi, ekranik Full HD, ale nadal AMOLEDowy ze 120 Hz odświeżaniem. No, kurczę, no nie ma się do czego dorypać w zasadzie w tych telefonach, serio. W zestawieniu oczywiście z ceną. No, no niestety u nas musi być drogo, bo my jesteśmy bogaci, prawda, w Europie i w ogóle, więc stać nas. No to sobie kupmy. A po co te telefony? No to już tylko słodka tajemnica producenta, no bo tak jak powiedziałem, niedługo wejdą Redmi 13, które też będą, Redmi Note 13, które też będą jakoś pewnie inne niż chińskie, bo to już wiemy na przykład z Indii, że tam się troszeczkę pozmieniało i chyba nawet o nich mówiliśmy z tydzień temu. Chyba Także tak. nie będziemy wam przynudzać i tymi Poco też nie będziemy wam przynudzać, bo w ogóle no, zaraz muszę to unboxować też, dziadostwo, o coś wam o tym telefoniku opowiedzieć. Designersko też nawet jakoś się bronią, będą się strasznie brudzić, bo są błyszczące, ale modny styl taki teraz kanciasty, płaskie boczki, płaskie plecki. Kurczę, no to są takie telefony, które nie robią większego wrażenia, ale też za bardzo się dorypać nie ma do czego w nich. Nie, to znaczy ja nie mam nic przeciwko tym Poco. Jest dobra całkiem seria. Jest gorzej niż w Chinach, ale seria jest okej. Nie, no są Okay. spoko, spoko. A też bym pewnie nie zwrócił uwagi, gdyby mi użytkownik nie zwrócił uwagi na właśnie kwestię ładowania. A ja pamiętając o tym, że specyfikacje miały być identyczne, natomiast rzeczywiście po pierwsze z oszczędnością znowu na ładowarce, a po drugie z certyfikacją ładowarki, która kosztuje w związku z tym z oszczędnością na Kurczę, no ładowarce, ale wiesz, z można się drugiej tych strony... smartfonów spodziewać u nas. No tak, ale z drugiej strony są z ładowarką. No Także... to z drugiej strony są z ładowarką. Nie ma, myślę, na co narzekać, bo przecież mogli usunąć ładowarki z zestawu, bo czemuż by nie, nie? I jeszcze chyba fajne pokrowce widziałem są do tych telefonów. Nie jest taki żółknący silikon, tylko jakieś takie barwione są. Nie wiem, tutaj akurat jeszcze nie rozpakowałem, bo chcę to zrobić razem z wami. Będzie jakiś tam pewnie filmik na kanale na ten temat. Natomiast no, wczoraj koleżanka, którą serdecznie pozdrawiam, właśnie już wytargała telefon prosto na evencie z pudełka i właśnie widziałem taki pokrowiec, także no, spaczka. Pozdrawiamy Was serdecznie, bo chyba kończymy w tym tygodniu. Chyba Już i tak kończymy. bardzo A, długo wiecie nam co to jeszcze? Ale to zajęło. też tak porządkowo na chwilę na polski rynek i na chwilę do segmentu rugged wrócę. Hammer pokazał nowego Irona V albo Irona 5, whatever. Z rzeczy ciekawych można w nim używać eSIM-a, ale trzeba wsadzić taki emulator w miejsce drugiej karty SIM fizycznej, czyli takiej eSIM w połowie. Jest duża bateria, jest aparat do robienia zdjęć w nocy, jest NFC z rzeczy takich no, interesujących. Telefon kosztuje, próbuję sobie popatrzeć, 1000 zł niecały. Natomiast również tutaj jeden z czytelników zwrócił uwagę i bardzo słusznie zrobił. 12 wybiła, wybaczcie.
że ten telefon występuje również pod innymi markami chińskimi i oczywiście można go kupić wiadomo gdzie i wiadomo, że taniej, z taką samą specyfikacją. Popatrzyłem. Dwie największe zalety tego smartfona to jest bateria, że ponad 6000 mAh. Jeżeli rzeczywiście to jest no, certyfikowana pojemność i możliwość słuchania radia FM bez słuchawek. A, no tak, rzeczywiście to też jest fajna rzecz. Więcej nie znalazłem, powiem Tak, szczerze. no Helio G36, ekran HD Plus, więc to Nie, nic to nie nie ma o zmienia. czym mówić w ogóle. Nie ma o Ale czym mówić. wytrzymały jest, tak? Wytrzymały jest na pewno, bo jest i P69, i Military Znaczy Sound. ja sobie myślę, słuchaj, niestety, że to nasi użytkownicy przetestują w walce po prostu te smartfony, bo specyfikacji tutaj naprawdę niczego kompletnie nie można powiedzieć, poza Kompletnie, tym, że to ale jest. no tak jak wam mówię, nie będę tu sugerował żadnej konkretnej marki, ale poszukajcie, to znajdziecie. Ten telefon występuje pod innymi brandami również. No cóż, no myślę, że po ostatniej recenzji Hammera więcej Hammerów testować nie będę, także. No, zostawmy ten temat, bo śpi. Obawiam się, że to niestety jest równia pochyła i tutaj się niczego z tym nie Tak, da no. zrobić. No szkoda, Chociaż szkoda. oczywiście życzymy odbicia się, bo każda polska firma, Płaci podatki w Polsce? która płaci podatki w Polsce, to Tak, jest to. kurde chyba główna, bo chciałem powiedzieć, że każda polska firma, która robi dobry sprzęt, Nie ma takich. ale nie, chcielibyśmy, żeby O, polskie nie, no firmy oczywiście, no robiły pewnie, pewnie. dobre smartfony, żeby załatwiały z Chin dobre smartfony. Niech se brandują je Pici Polo, nie wiem, jak chcą. Cokolwiek, ale żeby to były dobre, a były już takie dobre smartfony brandowane z Chinów. Bywały. Bywały, zdarzały się naprawdę, nawet tej marce też wybitne konstrukcje, ale to było kiedyś. Dobra. Dobra. Żegnamy się po raz kolejny. Jeszcze raz dzięki, że wpadliście. Dzięki, że pobyliście z nami razem przez tą blisko godzinę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Chyba zapraszamy na przyszły tydzień. Chyba tak, bo w piąteczek nie ma, natomiast kolejny 19. tydzień, czyli ten przedostatni, dobrze mówię, przedostatni, przedostatni, ostatni, końcówka miesiąca będzie bujna i raczej się nie zobaczymy, a przyszły tydzień też się zapowiada bujnie. Oj, no ale to zobaczycie. Dobra, niech się buja. Dbajcie o siebie, trzymajcie się. Do przyszłego tygodnia. Cześć. Serwus, cześć.